Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj niesamowicie pyszne i szybkie ciasto bez pieczenia, inspirowane popularnymi batonikami Mars. Do przygotowania tego pysznego ciasta potrzebne będą herbatniki, śmietanka kremówka, serek mascarpone, masa krówkowa, żelatyna, budyń, mleko, cukier, mąka ziemniaczana, masło i czekolada. Zaczynamy od przygotowania formy do ciasta. Na dnie formy wyłożonej papierem do pieczenia układamy herbatniki. Na herbatniki małymi porcjami wykładamy masę krówkową. Dokładnie rozsmarowujemy. I na masie krówkowej układamy drugą warstwę ciastek. Następnie gotujemy budyń. Do garnka wlewamy około 400 ml mleka. Do pozostałej części mleka wsypujemy budyń czekoladowy. Dodajemy jedną lub dwie łyżki mąki ziemniaczanej. I wszystko razem mieszamy do rozpuszczenia proszku. Do gorącego mleka dodajemy 3 łyżki cukru. Mleko zagotowujemy. I do gotującego się mleka wlewamy rozrobiony proszek. Intensywnie mieszamy. Budyń zagotowujemy. I dodajemy 100 g masła pokrojonego w kostkę. Całość mieszamy już tylko do rozpuszczenia masła. Przygotowując ciasto w większej formie niż moja, ilość budyniu należy oczywiście odpowiednio zwiększyć. Następnie gęsty, lekko przestudzony budyń wykładamy na herbatniki. Dokładnie rozsmarowujemy i budyń przykrywamy kolejną warstwą ciastek. A teraz kolej na krem. Do szklanki wsypujemy 2 łyżeczki żelatyny. Żelatynę rozpuszczamy w 1/4 szklanki wrzącej wody. Mieszamy i odstawiamy do wystudzenia. A gdy żelatyna przestygnie, ubijamy śmietanę. Do wysokiego i dobrze schłodzonego naczynia wlewamy zimną śmietanę kremówkę. Zimną śmietanę ubijamy do czasu, aż końcówki miksera zaczną zostawiać na niej wyraźne ślady. Dodajemy wówczas serek mascarpone. I razem miksujemy. Do ubitej śmietany dodajemy masę krówkową i miksujemy do połączenia składników. Gdy masa krówkowa jest już jednolita, dodajemy wystudzoną, ale jeszcze płynną żelatynę. Całość dokładnie miksujemy.
I gotowy krem od razu wykładamy na ciastka. Rozprowadzamy równomiernie i wyrównujemy powierzchnię. Następnie masę krówkową przykrywamy ostatnią warstwą herbatników. A teraz przygotowujemy polewę czekoladową. Do czekolady połamanej na kosteczki wlewamy śmietanę kremówkę i całość podgrzewamy, ale nie gotujemy. Następnie podgrzaną czekoladę ze śmietaną dokładnie mieszamy do uzyskania gładkiej polewy. Ciepłą czekoladę wylewamy na wierzch ciasta. Dokładnie rozprowadzamy po całej powierzchni. I gotowe ciasto wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc, aby herbatniki zmiękły. Polecam gorąco. Ciasto jest przepyszne. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!